oczywiście rozbieg, bo wtedy skakał z 13 belki startowej. A może powalczy o podium? Dawid w dzisiejszym konkurcie rozpoczynającym turniej czterech skoczni. Jest szansa na to, że to podium będzie, bo to był wyborny skok Dawida. Brawo! Znakomity występ reprezentanta Polski. 133 metry. To jest świetny wynik. To jest jedna z najlepszych odległości w serii finałowej. Przy tym krótkim rozbiegu, przy wietrze z tyłu skoczni, prawie 0,4 metra na sekundę. Będzie długi lot. Pięknie, też koło 140 metra, fantastycznie, brawo Dawid. Ależ to będzie teraz oczekiwanie na to, jakie noty, jaka odległość. 139,5, a więc bliżej i od Kobayashiego, i od Japończyka, ale 2,7 rekompensaty za wiatr. Tak, wszystko jest w rękach sędziów. Ci natomiast przyznają noty niższe Polakowi. 2,18, 1,19, 2 razy 18,5, a więc notami Dawid tutaj przegrywa niestety. Dawid Kubacki walczy o podium, walczy o to, by dzisiaj wygrać. O, zobaczymy. Bardzo złe warunki trafił Dawid. 0,5 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. W tej sytuacji około 120-metrowa odległość, co będzie oznaczała 120,5 metra, aż 7,3 punktu rekompensaty za wiatr. 0,6 metra na sekundę z tyłu skoczni. Noty 18 punktów od czterech sędziów, czyli 54 punkty za styl. No i w sumie co to da? Teraz zapalone już zielone światełko. Dawid Kubacki, kropka nad i. Trzeba zrobić to, co zrobił do tej pory doskonale. Potwierdzić, że jest najlepszym zawodnikiem. Będzie! Brawo! Piękny, wspaniały sukces Dawida Kubickiego. Wygrywa dzisiejsze zawody. Po raz pierwszy w tym sezonie na najwyższym stopniu podium. Po raz pierwszy w karierze wygrywa turniej czterech skoczni. 140,5 metra. Fenomenalna forma Dawida Kubackiego. Brawo. Wielkie brawa dla Dawida. Wygrał i to z bardzo dużą przewagą nad rywalami. Przecież on jedyny w serii finałowej skoczył ponad 140 metrów. Dostał bardzo dobre noty za styl po 19, 18,5 punktu. No i w efekcie miał zdecydowanie najwyższą notę Dawid Kubacki. Adam Małysz w sezonie 2000-2001. Potem Kamil Stok 2017-2018 rok. Teraz 2020. Dawid Kubacki z notą 300 punktów i 90. O 10 prawie punktów wygrywa zawody i zostaje triumfatorem 68. turnieju czterech skoczni. Brawo. Liczymy na to, że skok finałowy będzie lepszy w wykonaniu reprezentanta Polski. Na to wygląda bardzo dobrze. Też w okolice rozmiaru skoczni skacze Dawid. Teraz lepsze nieco warunki, choć wiatr nadal dość mocny. 0,8 metra na sekundę w plecy, a odległość 104 metry, czyli taka sama jak Stefana Laje. Dostanie też bardzo wysokie noty, bo mamy 3,19 i 2 po 18,5 punktu Dawid Kubacki. No więc będzie
będzie w tym momencie liderem reprezentant Polski, choć pół punktu tylko dzieliło go od będącego w tym momencie na pierwszym miejscu, no tak, Stefana Laj. Dawid Kubacki! I Dawid Kubacki. No proszę Państwa, Polak dzisiaj na podium stanie na pewno znowu. Zostało czterech, prowadzi nasz reprezentant, a teraz Dawid Kubacki leci daleko, wylądował daleko, nie tak daleko jak Żyła, ale to może być zbliżony wynik, no bo jednak Dawid wyprzedzał Piotrka dość wyraźnie. To była przewaga czteropunktowa, 101 Dawida, a więc tutaj byłyby dwa punkty na korzyść Piotra. Tyle, że są przecież trzy punkty rekompensaty, 9 punktów za wiatr doliczone, no więc wydaje mi się, że jednak Dawid wobec not rzędu 19 i 18,5, Dawid wydaje mi się w najgorszym wypadku na czwartym, a może będzie podium znowu. A może coś więcej? Wierzymy w to głęboko. 140,5 metra w pierwszej serii. I teraz Dawid już wzbił się w powietrze. Już leci. Będzie leciał daleko. Wysoko. Jest! 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 Najlepszy wynik Dawida. Po raz kolejny w tym sezonie powinien wygrać zawody Pucharu Świata. Poczekajmy jeszcze na oficjalny pomiar. Poczekajmy na noty, ale te już się wyświetlają. Są dziewiętnastki. Jest 19,5 i jest 141 metrów Dawidowi. Już nikt tego zwycięstwa nie zabierze. Dwa razy wygrywa. Oczywiście przesunie się w klasyfikacji turnieju TTZ Neustadt 5. No, czekają oczywiście długo z tym podaniem oficjalnego rezultatu, ale my nie mamy wątpliwości już od dawna. To jest zwycięstwo, to jest rewelacyjna nota. Wygrał w pierwszej serii, wygrał w drugiej serii, tu nie było żadnych wątpliwości. W obydwu seriach Dawid był najlepszy. Już zapaliło się zielone światło. Oby warunki sprzyjały Dawidowi, bo w formie jest przecież fantastycznej. Lata rewelacyjnie i wyszedł z progu. I leci wysoko, daleko. Ach, ach, czy wystarczy? Chyba wystarczy na wygraną dzisiaj w konkursie, ale czy wystarczy do wygranej w cyklu? Pojęcia nie mam. 133,5 metra. Tak, wydaje mi się, tak jak mówisz, że wygra dzisiejsze zawody, ale w cyklu będzie na drugim miejscu. Zobaczmy, dzieliło jest, ich 2,4 punktu, a teraz 3,3. No tak, czyli o 2,1 punktu. Może dziś znowu będzie dwóch Polaków na pierwszym, drugim stopniu. Dawid Kubacki, po zwycięstwo, może Kamil będzie zwycięzcą. Jest trzeci, a
więc znowu dwóch Polaków na podium. Druga taka sytuacja na wielkiej krotki. Pierwsza w 80 roku, druga po 40 latach. Wtedy było pierwsze i drugie miejsce, teraz jest pierwsze i trzecie. Dawid nie schodzi w 9 konkursie z rzędu z podium. 18 podium, 9 trzecie miejsce. Dla Kamila 69 podium, 35 zwycięstwo w karierze. Na szczęście troszkę mocniej zaczyna podwiewać. 133 metry potrzeba Dawidowi. No zobacz, czy będzie 10 z rzędu podium reprezentanta Polski. Ciężko. Trudno powiedzieć, ale chyba będzie ciężko. Noty sędziowskie 17,5, 18, 18,5 punktu, czyli niezbyt wysokie. Miejsce drugie w tym momencie.